Witamy w Baba Studio, Megi i Kasia. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj mamy gorący temat o prawach autorskich. Naszym gościem jest mecenas Anna Maria Sobczak. Słuchajcie, lecimy. To Aniu, powiedz, jak to jest z tymi prawami autorskimi? Co to w ogóle są prawa autorskie? Po pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niesamowicie miło, że tutaj mogę dzisiaj z Wami być i poruszyć tak bardzo ważną tematykę, jakimi są nasze prawa autorskie. Dlatego, że czy my tego chcemy, czy nie, trochę jak z prawem grawitacji, te prawa autorskie są wszędzie. Czy dotyczy twórców, czy nawet osób, które zamieszczają jakiekolwiek wpisy, jakikolwiek content na social mediach, czy w internecie. Jak jest z tymi prawami autorskimi? Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy sobie na samym początku odpowiedziały na pytanie, kiedy mamy do czynienia w ogóle z prawami autorskimi. I czy są prawa autorskie? Dokładnie tak. Czy są te prawa autorskie? Jest to bardzo ważne pytanie, tym bardziej, jeżeli funkcjonujemy w internecie, w jakikolwiek sposób jesteśmy twórcami, ponieważ wrzucając jakiś content, nasze zdjęcia, nasze wpisy, my już jesteśmy tutaj twórcami. Mamy nasze ilustracje, które wykonaliśmy, mamy nasz wizerunek, który w ogóle udostępniamy w internecie. Na samym początku warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy mam do czynienia z prawami autorskimi. I nie wszystko, co będzie udostępniane w internecie, jest nimi objęte. Już na samym początku artykuł 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi nam o tym, co to jest utwór i kiedy mamy do czynienia z tymi prawami autorskimi. Jeżeli mamy przejaw działalności twórczej o indywidualnej charakterze i utrwalony w jakiejkolwiek postaci, i to niezależne z przeznaczenia, wartość tego lub sposób wyrażenia, to w tym momencie, kiedy ziszczają nam się te trzy przesłanki, mówimy o prawie autorskim. Była głośna sprawa dotycząca packshotów, między innymi, czy packshoty są objęte prawem autorskim, czy nie. Bo tutaj w tym momencie sąd również dał odpowiedź negatywną, dlatego że musi być ta indywidualność, musi być ta twórczość, żeby w ogóle mówić o prawie autorskim. Ale też nie wszystkie packshoty, ponieważ jeżeli mamy już wpływ tego twórcy, mamy osobę, która ustawi światło, tak jak mamy tutaj ustawione światło w studio. No właśnie, dla mnie to jest rodzaj sztuki. Dokładnie. Ustawimy światło, dodamy jakąś grafikę, w jakikolwiek sposób to naświetlimy, to już mamy i powstają nam prawa autorskie co do tego dzieła. Więc tutaj mamy bardzo indywidualną sprawę. Każdy pojedynczy case musi być rozpatrywany indywidualnie. Dlatego też jest to często dość ciężkie, dość ocenne, niemniej jednak bardzo interesujące później w praktyce. No, mnie przeraża pewnie. Ja dlatego mam tutaj karteczkę, się będę posiłkować kartką. A powiedz proszę, jak jest ze zdjęciami, które my ściągamy ze stoków na przykład? Pierwsza, najważniejsza rzecz, którą ja mogę polecić każdemu. Wiadomo, że regulaminów nie lubimy czytać. Z reguły jest to taki checkbox, akceptujemy i tyle. Najczęściej. Dokładnie tak, ale serdecznie polecam, jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś ilustracji ze stoka, przeczytać regulamin. My mieliśmy w kancelarii mnóstwo spraw tego typu, że portale stokowe, zwalniając się z odpowiedzialności za prawa autorskie osób, które je zamieszczają tam, wytwory, które tam zamieszczają, przyniosły pośrednio, no bo wiadomo, że to jest grubymi nićmi szyte, odpowiedzialność na drugą stronę. Co za tym idzie i mówiąc teraz bardziej po ludzku. Jeżeli my sobie bierzemy daną ilustrację, my z tej ilustracji korzystamy, ściągamy, żeby ją udostępnić, to nie będzie wiadomo problemu, jeżeli to uda mi się w jakiejś prezentacji, którą robimy do pracy, czy na studia, czy nawet pokazując, ale jeżeli chcemy już to użyć komercyjnie, to zobaczmy, czy to jest licencja na komercyjne użytkowanie tej ilustracji. Ja teraz mam dużo też przykładów, że osoby pobierają ze stoka nawet komercyjnie, chcąc wykorzystywać, ale chcą potem rejestrować to jako znaki towarowe. Czy my możemy to zrobić? No bo co to jest licencja? No licencja pozwala nam na to, taka niewyłączna, że 100 tysięcy innych osób może sobie pobrać tą ilustrację i z niej korzystać. No i co w momencie, kiedy my to zastrzeżemy jako znak towarowy? Mamy do tego prawo ochronne, prawo wyłączne. Więc w tym momencie nikt inny się nie może posługiwać tą ilustracją. Więc to jest dużo takich niuansów i tu akurat w Niemczech, to muszę oddać hołd Niemcom, niesamowicie rozwinięte jest w ogóle prawo własności intelektualnej, bardzo dbają o te prawa.
Niemcy i też również od kancelarii niemieckich nieraz nie dwa klienci dostali informację, że zostały naruszone ich prawa, że na portalu stokowym było wspomniane, że nie mogą udostępnić tego na swojej stronie internetowej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego pierwsza, najważniejsza rzecz, pierwszy krok dotyczy tego, żeby sobie przeczytać ten regulamin, o ile oczywiście chcemy to komercyjnie wykorzystywać, bo po prostu zwalniamy się wtedy z takiej nieodpowiedzialności. Zwalniamy się z tego, że możemy spać spokojnie i nie musimy później zastanawiać się, czy na pewno mamy prawo do tego, żeby udostępnić tą ilustrację. A co jeszcze jest bardziej ciekawsze, z reguły ludzie nie wiedzą o tym, że udostępnili taką ilustrację i że nie mogli tego zrobić. Więc edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. No, no właśnie, dobra. Czyli stok powiedzmy, że wiemy, jakoś orientujemy, ale mamy też Instagram. Jest dużo aplikacji do korzystania z Instagramu. Dokładnie tak. Jest na przykład aplikacja do repostowania zdjęć. Czy również można to robić? To w tym momencie muszę odpowiedzieć albo dać odpowiedź negatywną, dlatego że musimy bardzo uważać na aplikacje takie zewnętrzne, które są jakby poza danym social medium, czyli poza między innymi Instagramem. Dlaczego tak jest? Żeby trochę przybliżyć ten świat praw autorskich. Mamy coś takiego jak prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Jeżeli mamy te osobiste, są związane bezpośrednio z nami jako twórcą, nie są, nie podlegają życzeniu, są przy nas tylko i wyłącznie. I to jest między innymi prawo do tego, żeby naszym imieniem i nazwiskiem oznaczyć daną ilustrację. Okay. Majątkowe są te, jak sama nazwa mówi, do czerpania korzyści majątkowych z danego wytworu, z danego dzieła. W związku z tym my możemy je przenosić na dany podmiot, możemy nimi dowolnie tutaj na konkretnych polach eksploatacji dysponować. W związku z tym również te prawa majątkowe, jeżeli ktoś potem na kogoś przenosi, czyli dajemy, wytworzymy sobie jakąś ładną ilustrację, jakieś zdjęcie, przypuśćmy, złapiemy jakiś piękny zachód słońca, czy nie wiadomo co innego i magazyn się do nas odezwie o to, że my chcemy mieć prawo włączone do posługiwania się tym zdjęciem i czy moglibyśmy prosić tutaj o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jaki byłby tego koszt. Jeżeli to robimy, no to wiadomo, że bez problemu później dany magazyn w taki sposób, czy na bazie licencji, może sobie korzystać z tego zdjęcia. Tutaj żadnego problemu. Natomiast, jeżeli my repostujemy czyjeś zdjęcia, jeżeli my po prostu bierzemy, wkładamy link, za pośrednictwem tego linku jest to zdjęcie później ściągane i udostępniane na naszym Instagramie. Musimy na to bardzo uważać, dlatego że my nikogo nie prosimy o zgodę. My w żaden sposób nie odzywamy się do kogoś, hej, słuchaj, mogę udostępnić twoje zdjęcie. Tak. Często nawet nie wiemy, kogo w ogóle jest to zdjęcie. Dokładnie, no to tym bardziej co z prawami osobistymi, co z oznaczeniem autorstwa w tym momencie. Ciężko jest mówić o tego typu zabiegach, ciężko jest w ogóle mówić, że w jakikolwiek sposób spełniamy te podstawowe obowiązki, które powinniśmy spełnić. W związku z tym, to co ja mogę polecić, napiszmy do tej osoby, zapytajmy się, czy możemy udostępnić to zdjęcie, żeby była jakaś podkładka. No, na pewno nie raz, nie dwa wam się zdarzy, nie raz, nie dwa wam czy znajomym się zdarzyło to, że jakaś nawet firma, gdzie oznaczyliśmy jakąś markę, czy to jakąś odzieżową, czy z świecami, czy z herbatami, czy czymkolwiek innym, napisała do nas, hej, słuchaj, świetne zdjęcie, czy mogę je udostępnić u siebie? My z reguły nie mamy z tego żadnych nie mamy problemów z tym, ponieważ oni nas oznaczą. Ewentualnie jest też taka możliwość, że będziemy mieć więcej osób obserwujących, ktoś się zainteresuje naszym profilem, więc tutaj jest szereg korzyści, a ta marka ma pewność taką, że ona nie narusza praw. Więc to jest takie działanie, które ja polecam i z reguły też nawet jak polecałam właśnie klientom i później pisali jako firmy znane bardziej lub mniej, nikt nie miał jakichś większych problemów, żeby udostępnić taką ilustrację. A słuchaj, no bo my jesteśmy tu w tej branży wizażowej. Jeżeli na przykład bierzemy udział jako wizażystki w jakiejś sesji, no i
ze ściąganiem zdjęć tak, jest zawsze problem. Nawet jeżeli kogoś prosimy, on się zgadza, że tak, bez problemu dostaniecie te zdjęcia. A później ich nie dostaniemy. Później ich nie dostaniemy, ale widzimy je na social mediach. No to teraz, jeżeli ja jestem współtwórcą danego dzieła, czy ja mogę sobie repostować takie zdjęcie i jeżeli ja opiszę, wiadomo, że sesja była na przykład komercyjna, ktoś na tym zarabia, ale ja byłam współtwórcą, podpiszę wszystkich, oznaczę marki w jakim celu, to jak to wtedy wyglądają prawa autorskie? Czy ja mam do tego prawo, czy nie mam do tego prawa? Tutaj zasadnicza odpowiedź na to pytanie sprowadza się do tego, kto ma prawa autorskie do tego zdjęcia, do tego dzieła. Tak. No bo jeżeli mamy modelkę, która wystąpiła, ma jakąś scenografię, kto wykonał tą ilustrację? No. I też pytanie, to nie zawsze musi być ta osoba, która wykonała, bo może na kogoś przenieść prawa w tym momencie. I zależy, jaką ty też podpisałaś umowę w kontekście pracy, czy zbywałaś prawa autorskie do swojej pracy, nie? To jest bardzo istotne również, na co się umawiamy wcześniej. No bo jak umowa, jak sama nazwa mówi, ja mogę się umówić z wami na cokolwiek. Tutaj, czy wiadomo, o ile to nie są jakieś klauzule niedozwolone, ale możemy się umówić na to, że ja się pozbędę praw autorskich, powiedzmy, wytworzyłabym tutaj jakieś ładne ilustracje na tym kubeczku i się pozbawię do tego praw autorskich. Czy dam wam prawo do wykorzystania mojego wizerunku na social mediach? No i w tym momencie my się umawiamy, mamy sytuację jasną. Inna rzecz jest taka, że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że umowa nie jest na dobre czasy, a na złe czasy. Dlatego warto je podpisywać, warto mieć taką jasność. Nie mówię, żeby wszystko. Po prostu podkładkę, nie? Żeby była podkładka do respektowania praw dalej. Do tego, żebyśmy mogli występować, nie mówię, że od razu z powództwem i trzeba iść na drugie postępowania sądowego. Dlatego, że w tej branży, takiej branży kreatywnej naprawdę bardzo dużo rzeczy, jak nie większość, jesteśmy w stanie załatwić na drodze takiego polubownego. Tak, polubownego rozwiązania tutaj sprawy. Żadnych problemów też możemy sobie... Czyli tak podsumowując w odpowiedzi na moje pytanie, czyli lepiej nie repostować takiego zdjęcia i nie udostępniać nawet jeżeli podpiszemy wszystkich twórców czy oznaczymy ich. Czyli ja nie polecam korzystania właśnie z aplikacji typu Repost, dlatego że... Z tych zewnętrznych tak, zewnętrznych aplikacji. Dlatego że szerowanie zdjęć jest dozwolone. Jeżeli mamy portal typu Instagram. Mamy opcję szerowania, bo ktoś nas oznaczył, bo to my możemy to zdjęcie szerować. Też kwestia zapoznania się z regulaminami danego social media, medium, przepraszam. Tutaj również powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, a korzystanie z tego, co jest z zewnątrz, też kwestia zapoznania się z regulaminem. Też sobie mówiłyśmy chwilkę o potem różnych dziwnych zapisach w regulaminach, że może się okazać, że ktoś ma wyłączne prawo albo prawo ogólnie do wizerunku i do tego, żeby udostępniać go dalej. No nieraz były sprawy typu, to już bardzo znany przykład akurat jednej z takich poznańskich, warszawskiej influencerek, celebrytek, która nagle znajdowała swój wizerunek na proszku do prania, czy innego rodzaju portalach randkowych i tak dalej. Dlatego, że zgodziła się na to, że z portalem stokowym podpisywała umowę, że oni mają prawo wyłączyć tych ilustracji i mogą je przekazać osobom innym i tak dalej. No i to niebezpiecznie. Bardzo niebezpieczne. Trzeba też pamiętać, że wizerunek jest naszym dobrem osobistym. To jeżeli wchodzi na jakąś drogę postępowania sądowego, no to jedna i druga strona ma swoje argumenty. Niemniej jednak uważajmy na to, uważajmy, komu dajemy te prawa, a jeżeli są modele, modelki, aktorzy, aktorki, no to w tym momencie też powinni bardzo skrupulatnie czytać te regulaminy, ponieważ potem podpisując takie klauzule typu, że z żadną inną marką kosmetyczną... Tak, tracą zlecenia po prostu. Dokładnie, tracą zlecenia. A co więcej, może się okazać, że w tej umowie była przewidziana kara umowna za to, że współpracuje z kimś innym. Jeszcze najgorsze jest, jak nie ma ograniczonych praw w kontekście czasu, prawda? To też trzeba też na to zdawać. Tak, zdawać sobie z tego sprawę. I ja to polecam serdecznie modelom, modelkom, aktorom, aktorkom, każdej osobie, influencerom również, który wizerunek jest wykorzystywany, żeby patrzyli, na jaki czas udzielają prawa do wykorzystania wizerunku. Dlatego, że może się okazać, że fajne pieniądze, ale prawa są przypuśćmy na 10 lat. No właśnie. A za 2 lata staną się o wiele bardziej popularni. No i w tym momencie inna marka zapłaci x razy tyle za to posługiwanie się tym ich wizerunkiem. Więc tak z reguły też
te umowy sprawdzając, patrząc jak one wyglądają. Do 5 lat jest rzeczywiście prawo do przekazania wizerunku. Według mnie fajne zamka jak jest do 2 lat. Agencja też o to dba bardzo. Agencja, jak dobra agencja, ona zadba o to, żeby modelka nie miała tutaj prawa do jej wizerunku, nie były przekazane na 10 lat, przypuśćmy, tylko żeby na przykład było po roku, bo możliwość przedłużenia do 2 lat, do 3 lat i wtedy oczywiście za odpowiednim też wynagrodzeniem, no bo to może być bardzo korzystne dla tej osoby, która później się wybije, albo stanie no się właśnie, bardziej popularna. No właśnie, bo to życie się bardzo zmienia, a można na pętlę na szyi sobie po prostu. A to teraz takie pytanie, co wtedy, gdy naruszymy te prawa autorskie? To, co mogę powiedzieć, że teoria teorią, a praktyka praktyką. Nie będę wam cytować teraz artykuł 78-79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie oczywiście mamy możliwość tutaj zaniechania tego działania i wszelkiego rodzaju inne. Ja chciałabym, żeby każda osoba pamiętała o tym, że pierwszą rzeczą odezwanie się do danego social media. My odzywamy się do nich bezpośrednio, mamy takie formularze, naprawdę super to jest, czy Facebook, czy Instagram, mają naprawdę super to rozwiązane i mamy formularz o prawach autorskich, który możemy sobie wypełnić, gdzie doszło do naruszenia, czy ktoś się posługuje naszym wizerunkiem. A powiem, tu muszę akurat pochwalić te social media, ponieważ fajnie współpracują często. Rzeczywiście patrzą, że został naruszony taki wizerunek czy prawa autorskie do danego dzieła i usuwają. My musimy wystawić jakiś link, żeby tu pierwsi byliśmy jako twórca. No i ta sytuacja jest bardzo fajnie rozwiązana już na tym etapie. Już takie portale są zobligowane do tego, żeby jakikolwiek tutaj podjąć działanie, jakąś tutaj akcję w tym kierunku, ponieważ oni nie chcą też brać na siebie tej odpowiedzialności za naruszenia. A wiadomo też, że zasada nas obowiązujących akurat notice and takedown, że jeżeli jest zawiadomienie, no to w tym momencie muszą zadziałać, żeby nie na siebie nie brać tej całej odpowiedzialności za to. No to im zależy, to stąd. To wtedy im zależy, dlatego są ładne formularze, reagują w różnych językach. Można też, to nie jest tak, że nawet osoby, które nie znają przecież języka angielskiego, że muszą po angielsku wszystko wypełniać. Bardzo ładnie to dostosowują w chwili obecnej do realiów obowiązujących, do potrzeb też osób, użytkowników, prawda? Bo o to też tym zależy konkretnemu social mediowi, żeby być w odpowiedni sposób tutaj i chronionym, i żeby być przyjaznym dla użytkownika. Cudownie. Patrzymy tutaj kolejne na naszą podpowiedź. Bo musimy mieć podpowiedź, bo to wiesz, to jest dla nas po prostu trudny temat. Mam nadzieję, że będzie teraz trochę bardziej to wszystko jasne, ale wiadomo, że ciężko też w takich sytuacjach. Mogę tak ten? Tak, tak. Mnie interesuje to pytanie, Aniu, a odnośnie współpracy z influencerami. Czy warto podpisywać z nimi współpracę? Na czym to polega? Bo to często teraz właściwie jesteśmy obserwujemy, że jakaś marka współpracuje z influencerem. Tak. Rzeczywiście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tak zwany nasz UOKiK, dobrał się do portfeli niektórych influencerów. No właśnie, bo po prostu polecają wszystko, nie? Dokładnie tak. Tutaj zasadnicze pytanie jest takie. Czy możemy lub czy mamy już do czynienia z kryptoreklamą? Dlatego, że był taki etap, gdzie można było wejść do influencera na konto i nagle patrzymy, poleca tą markę, ale tą z całego serca poleca. No i w tym momencie, czy rzeczywiście on to poleca, bo jest to tak genialne, czy poleca z powodów finansowych? Kiedy jest to właśnie, ma charakter odpłatny, ma tę treść, którą publikujemy, kiedy jest to na social media typu Instagram zamieszczane i kiedy nie ma oznaczenia w żaden sposób, że jest to reklama, współpraca, to możemy mieć właśnie do czynienia z kryptoreklamą. W związku z tym mamy też konkretne przepisy, które mają zastosowanie i w związku z tym też nasz UOKiK zabrał się za tą sprawę, z czego się bardzo cieszę, dlatego, że
my w tym momencie możemy zauważyć, i to nie o to chodzi, że ktoś coś poleca, bo jest złe, ma tylko za to płacone. Ponieważ jeżeli ludzie obserwują osoby, obserwują od lat i wiedzą, że muszą ufać tej osobie, nawet jeżeli otrzymała jakąś zapłatę, ale poleca tylko sprawdzone i dobre rzeczy. Mm-hmm. W związku z tym my sobie to oznaczamy, że to jest to współpraca z określoną marką. Mamy narzędzia do oznaczenia tej współpracy, konkretnie czy na właśnie na Instagramie, o którym sobie rozmawiałyśmy, czy na Facebooku, czy jeżeli mówimy o YouTubie, no bo też takie współprace są możliwe. W związku z tym tworzymy też taki materiał, my go oznaczamy. Ja zauważyłam w ogóle na początku, kiedy zaczęło się robić głośno o tym temacie, że nagle ludzie tam oznaczają, różni influencerzy, mniejsi lub więksi, hashtagiem AD, albo AD na początku, AD albo ADS. Ja tak się na początku zastanawiałam, czy naprawdę oni myślą, że spełnią wymóg oznaczenia współpracy 20 z hashtagiem pod postu, pod tym postem i będzie to wystarczające? Więc ja tutaj odpowiadam. Współpraca, o której wspomniałaś, super. Oznaczam to współpraca i z jaką marką, ale nie hashtag AD, adwert, ADS, no bo ja mogę sobie myśleć, że ktoś tworzy, nie wiem, jakiś materiał reklamowy i tyle, ale to nie znaczy, że to jest współpraca z jakąś marką. Znaczy przede wszystkim to umyka, jak się patrzy na to. Nie. Dokładnie umyka tej uwadze, o co chodzi? O ochronę widzów, żebym ja jako widz, czy wy również, żebyśmy wiedziały, czy jest to współpraca, czy jest to kwestia taka, że ktoś rzeczywiście wziął, zamówił ten produkt i nam pokazuje i był zadowolony. A to też nie oznacza, że jak jest współpraca, to ma być to zły produkt, czy że to jest jakiś gorszej jakości produkt. Tylko bądźmy tutaj spójni w tym wszystkim, co robimy, też jako chodzi o influencerów. Nie oszukujmy i w tym momencie, żeby nie było tej kryptoreklamy, żeby nie dochodziło do takiego wprowadzenia w błąd odbiorców, po to jest to oznaczanie. Mhm. Wydaje mi się, że jest to fajny temat. Warto jest oznaczać, dlatego że wielu influencerów się przekonało, że również grzywny mogą być nałożone, bez sensu je po prostu płacić. I co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie umów przed współpracą z daną osobą? Ja uważam, że umowy bardzo dobrze się sprawdzają. Nie o to też chodzi, żeby, tak jak mówiłam, wszystko tam wypisać. Możemy szczegóły nawet w mailu ustalić, ale takie najważniejsze rzeczy. Też odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest jakaś umowa rezultatu, czy starannego działania. Czy ktoś będzie dotrzymywał profity za to, że nas wypromuje albo wrzuci parę postów, czy za to, że ktoś od nas coś kupi. No bo to też takie to coś ważne rzeczy. No i tutaj też można dorzucić do tego chyba umowy barterowe, prawda? Tak, pamiętajmy, że barter to jest też forma pieniężna. Czyli jeżeli ktoś jest współpraca barterowa, to również oznaczmy tą współpracę. My się, to, że jak ktoś dostaje barter, to się nie zwalniamy od tego. Więc co ja bardzo polecam? Na początku mamy takiego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy influencerem, bierzemy sobie parę takich najważniejszych warunków, ustalmy, spiszmy w jakąś prostą nawet umowę, nawet kwestia takiego odstąpienia. Mamy umowę na 3 miesiące, ale no nie podoba nam się, co ten influencer tworzy, to czapkę chcemy odstąpić od tej umowy. Czy na przykład kwestia tego, z czym ja miałam do czynienia w mojej pracy zawodowej, nagle się okazało, że jedna z pań markę kosmetyczną, z którą miała współpracę, zaczęła polecać, ale z nią polecała dwie inne i były to na jednym zdjęciu. No to w tym momencie, jak ja bym była przedsiębiorcą, w tym, ja bym nie chciała, żeby ktoś... Dokładnie, ja bym nie chciała, żeby ktoś miał w tym okresie, tam krótkim, 2 miesięcy, współpracę z inną marką kosmetyczną. Tym bardziej, jak duże pieniądze ktoś za to płaci. Oczywiście. Więc takie rzeczy fajnie sobie ustalić. Też kwestia tego potem raportowanie tych efektów, tego, czy chcemy przedłużyć tą współpracę, tego, czy rzeczywiście takie instastory się pojawiły, czy posty na Facebooku, czy Instagramie, czy gdziekolwiek. Ustalmy sobie to wcześniej, a proszę mi uwierzyć, że z wielu przykrych sytuacji ta umowa będzie dla nas wyjściem. Ponieważ pamiętajmy, że mamy bardzo młodych ludzi. Nie o to chodzi, żeby każdy znał się na prawie. Nie o to chodzi, żeby też nawet każdy wiedział, jaka odpowiedzialność na nim ciąży. A jak jest to w formie umowy, to już ta to osoba pomyśli, wiążące. Że a, mam na przykład karę umowną za to, że tego nie zrobię. Jeżeli ktoś będzie miał zapłacić karę umowną, to czy inne pomyśli. Rzeczy, to już pomyśli 2, 3 albo 4 razy, a nie na przykład
Ja mam jeszcze takie podsumowujące do tego tematu tutaj pytanie, czyli jeżeli ja na przykład jako osoba prywatna totalnie, czy wizerzystka, jestem zadowolona z iluś tam produktów i różnych marek, nie mam z nimi żadnej współpracy, nie dostaję paczkami tych kosmetyków, po prostu sama kupuję, sama sobie szukam i właśnie, i mówię o tym na Instagramie, na naszym YouTubie, no, opowiadamy na przykład, no to co, oznaczamy te marki i nie mając żadnej współpracy, my jesteśmy jakby, to nie jest kryptoreklama w tym momencie. Nie, pod żadnym względem. Wszystko jest sprawnie, zgodnie, czyli dokładnie nie mamy się tego obawiać. To, właśnie tak mówiłam, to musi być charakter ten odpłatny, to jest jedna z czterech bardzo ważnych przesłanek, które muszą być jednocześnie spełnione. Musi to być kwestia tego postu, który publikujesz, musi to być kwestia też taka, że nie informujesz w ogóle o tej współpracy i na konkretnym social medium, więc jeżeli nie ma tego charakteru odpłatnego, no to nie mamy problemu. Nie ma problemu. Ja też spotkałam się nieraz z pytaniem takim, czy ja mogę mówić o innych markach? Przypuśćmy, że jedna mi się bardziej podoba, a druga mi się mniej podoba. No i tu właśnie to jest chyba grząski teren, co można chyba powiedzieć. A jest, czego można nie powiedzieć? To jest ciekawa na pewno temat do rozwinięcia, pewnie jeszcze, który mogłybyśmy bardzo długo rozwijać. Niemniej jednak, pamiętajmy proszę, my mamy prawo do konstruktywnej krytyki. To nie oznacza, że my nie możemy powiedzieć, słuchajcie, mam ten i ten puder, ale patrzcie, ten lepiej jakoś wygląda na ręce, albo ten lepiej cień się mieni, albo coś. To jest konstruktywna krytyka, nawet nie jest chyba krytyka, bo uznanie jakiejś ewentualnie po prostu porównanie, nazwanie czegoś po imieniu. Dokładnie, dokładnie tak. Ale też jeżeli byśmy robili to w sposób bardzo obrażający, czasem jest tak nieważne, co mówimy, a jak mówimy. No właśnie. Czyli obrażające. Patrzcie w ogóle, co to jest za beznadzieja. Gówno jak... jakieś, nie? No, nie chciałam takich rozumów. Pani mecenas na podróż, ale powiedziała. Rzeczywiście. Rzeczywiście są takie osoby, gdzie było też dużo sporów. Ja już teraz nie chcę nawet przywoływać hejsów. Gdzie duże przedsiębiorstwa miały z tym problemy, że po prostu ktoś obraził właśnie w taki sposób, patrz co to jest, jak to w ogóle ktoś może na to patrzeć, jak to w ogóle ktoś może jeść. No i wtedy taka firma może nam wytoczyć jakby... Dokładnie, może mieć pozew o naruszenie dóbr osobistych. Okay. Ale była taka sprawa, ale do czego tylko zmierzam, chodzi mi o to, że jeżeli my się też na czymś nie znamy, a wypowiadamy się negatywnie, to tym bardziej, prawda, tutaj jest oczernianie jeszcze, ale takie już właśnie znaczy, nie w sumie znając się. Chodzi też o to, że po prostu musicie mieć świadomość tego, że mówicie coś, że mówiąc w internecie mówicie to publicznie. Dokładnie, tak. Internet nie ma granic. Dokładnie i można z tego tytułu ponieść konsekwencje. Pani mecenas, czy coś jeszcze tak istotnego do brzegu dobijając, coś istotnego w temacie tych praw autorskich, czy tego, co dzisiaj zostało powiedziane? Tak, najprostszą modłę. Coś jeszcze nie zostało powiedziane. Czyli ogólnie jest tematyka, o której można mówić naprawdę, naprawdę dużo. Z mojego jakby doświadczenia. Po pierwsze, sprawdzajmy skąd jest dana ilustracja, czy my możemy się nią posłużyć, czy możemy ją wykorzystać komercyjnie, czy nie. Po drugie, czytajmy regulaminy. Ja wiem, więc jednak z reguły. Czcionka numer 6, nie chcę. Czcionka numer 6, ale nawet nie o to chodzi. Przeczytajmy sobie raz z ciekawości, nie wiem, będziemy jechać tramwajem, być w korku, gdziekolwiek. Wchodzimy na jakiś Facebook, patrzymy, czy rzeczywiście były takie możliwości, a Facebook radnie nam zdjęcia, Facebook ma prawo i tam przekazywania. Zobaczmy, jaka jest prawda i że to w rzeczywistości wcale tak nie jest, że wszyscy nas kradną z naszej własności intelektualnej. Co mi się podoba? Podoba mi się to, że w Polsce również rzeczywiście własność intelektualna się rozwija. Więcej osób ma świadomość spraw. Co mnie jeszcze boli, że jak ktoś pójdzie do sklepu, ukradnie, nie wiem, komórkę, telewizor, to było pewnie ciężkie, ale niemożliwe, czy cokolwiek innego, spotyka się ze społecznym ostracyzmem. Jak ktoś kradnie zdjęcia, znaki towarowe, podróbki, gdzie jest społeczny ostracyzm? Tak. I to mnie jednak boli, w ogóle tematyka też podróbek, to jeszcze inna jest odnośnie nawet kosmetyków, nie kosmetyków.
wpłynie na inne nasze spotkanie. Niemniej jednak tutaj się zmienia w Europie pozytywnie, też Unia Europejska o to walczy. Patrzmy też na znaki towarowe. Czy my możemy je wykorzystywać? Czy mamy do tego prawo? Czy jak mamy tego influencera, czy możemy się jego znaczeniem, jego wizerunkiem posłużyć? Dbajmy o to. Kwestia właśnie umów. Lepiej czasem naprawdę banalną umowę spisać sobie pomiędzy stronami, mieć taki jeden szablon, jeden wzór do współpracy na przyszłość, żeby zwolnić się od jakichś ewentualnych nieprzyjemności w przyszłości. No i na sam taki koniec, nie wszystko jest objęte prawem autorskim, ale większość jest w tym internecie, więc zdajmy sobie najpierw, odpowiedzmy sobie na pytanie, i to był taki jeden o case, który nawet chciałam powiedzieć, czy mamy do czynienia z prawem autorskim. No to na zakończenie jeszcze o tym powiem. Był taki przykład Agnieszki Cegielskiej, która na piątym balu dobroczynnym pojawiła się w sukience duetu Boho Boko. I nagle odezwał się pan Łukasz Jemioł i zauważył plagiat swojej kreacji sprzed pół roku. No i było dość w mediach głośno, tam kwestia publicznego wpisu i tak dalej, i tak dalej. I co było istotne, był tutaj spór, dość spory, o plagiat sukienki. W efekcie okazało się, że jedna i druga kreacja była inspiracją greckiej szaty Chiton, która już powstała w starożytności. I co w tym momencie? No nie mamy praw autorskich. To jest inspiracja jakoś. Ktoś się zainspirował starożytną Grecją. No i gdzie tutaj plagiat? Więc uważajmy na to, co mówimy. Uważajmy, w jaki sposób to mówimy. I po prostu miejmy z tyłu głowy, że te prawa autorskie, czy chcemy, czy nie, czy ogólnie prawo własności intelektualnej jest wokół nas. Jest, istnieje. Słuchajcie, a jeżeli w ogóle nie orientujecie się w tych prawach autorskich i czujecie się jak dzieci we mgle, to po prostu korzystajcie z usług profesjonalistów, prawników. Takich pani mecenas na przykład. Dokładnie. Naszym gościem była Anna Maria Sobczak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Słuchajcie, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do odwiedzania, bo mamy ciekawe rozmowy z różnymi ekspertami, też polecajki, więc zapraszamy i do następnego odcinka. Dziękujemy Cześć. Wam bardzo. Cześć. Do widzenia. Pa.